Hejka, tutaj Roxy. Dzisiaj chcę Wam pokazać taki mój klasyczny, normalny dzień, kiedy przygotowuję dla Was jakieś nowe przepisy. A w zasadzie jeden przepis specjalnie dzisiaj będę robić, dlatego że jest bardzo gorący dzień, jest prawie 30 stopni. A że to jest taki jeden z moich pierwszych filmów, to nie chcę sobie narzucać zbyt dużej presji. Także skupię się na czymś małym, prostym, ale pysznym i będzie to kawa mrożona, która będzie idealna na ten dzień. Będzie inspirowana jakimś popularnym słodyczem, taki mam pomysł. Tylko brakuje mi kilku składników jeszcze. Kurczę, ale super, zanim zdążyłam wyjść z domu, to kurier przyniósł mi paczkę z butami. Zapomniałam, że je zamówiłam do domu, w sensie myślałam, że będę musiała iść dzisiaj po nie do Żabki. Teraz zobaczymy, czy w ogóle pasują. Moje wymarzone Vansy na platformie. Już po prostu chorowałam na nie od dłuższego czasu. Zaraz wychodzę na małe zakupy i idę do Rossmana. Tak, właśnie do Rossmana, dlatego że jest tam jedna rzecz, która bardzo jest mi potrzebna do tego przepisu. Jak mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie wiecie, o co chodzi. To jest coś do jedzenia, ale jest tylko w Rossmanie. Tylko, przynajmniej tak kojarzę, że jest w Rossmanie. Plus idę jeszcze do paczkomatu, bo w paczkomacie mam kilka rzeczy, które też mi się przydadzą do tego przepisu. Ale zanim wyjdę, to będę chciała sobie jeszcze zjeść kawałek serniczka jagodowo-malinowego z białą czekoladą, który jest jednym z lepszych, jakie w ogóle zrobiłam z tych takich letnich na zimno. Jest pyszny. Jest pyszny. Musicie go zrobić teraz na lato. Przepis oczywiście już jest na moim Instagramie, także polecam wypróbować. Przyszłam do Rossmana po tą białą nocciolatę, która smakuje jak Kinder Bueno, ale jej niestety nie ma. Jest tylko ta, która smakuje jak Nutella. Ją mam w sumie w domu, więc myślę, że ją po prostu wykorzystam. Ale jest upał. Masakra. Wróciłam przed chwilą do domu i sobie właśnie odgrzewam wrapa, którego mój chłopak Mikołaj mi już przygotował wcześniej. On mi zawsze robi obiady. I tak podgrzewam wrapa. W papierze do pieczenia. Na obiad zjadłam mój klasyk, który często widzicie na moim Instagramie. Oczywiście był to wrap z wegańskim kotletem, buraczkami, hummusem, serem żółtym oraz z sosem chili. Przypomniało mi się jeszcze, że miałam dokupić maliny do tego przepisu. Fakt, że jeszcze jakiekolwiek zostały. Jedna paczuszka to myślę spokojnie wystarczy. A tu już jedna z tych rzeczy, którą odebrałam z paczkomatu i bardzo mi się też przyda do tego przepisu. Taki specjalny kubek do nalewania kawy w sposób estetyk, żeby nigdzie mi się nie wylewała na boki. Podobny gadżet zamówiłam do mleka, żeby też fajnie mi się przelewało. Niestety nie udało mi się dorwać tego kremu nocciolata, który miałam w planie, żeby go mieć, ale mam w domu tą zwykłą nocciolatę, tą, którą Wam pokazywałam i ona również przyda się do tego przepisu. Zresztą Nutella też się Wam przyda do tego przepisu. Będę robić kawę mrożoną, inspirowaną Kinder Bueno White. Thank you.
muszę popracować jeszcze nad proporcjami. Ale tak, macie tutaj kawę na zimno Kinder Bueno z malinami. Oczywiście cały przepis dokładny będzie na moim Instagramie. Przepyszna. Potem pracowałam nad czymś, co na dniach będzie mieć swoją premierę. Na razie szczegółów nie będę Wam jeszcze zdradzać. A żeby trochę bardziej uporządkować swoje życie, to szukałam w internecie jeszcze jakiegoś planera. Oczywiście w doborowym towarzystwie Konrada. Rozplątuję warkocze i jestem bardzo ciekawa, bo podobno będę mieć afro na głowie. Będzie z tym trochę zabawy. Wszystkie pozostałości po moich włosach. Trochę czuję się, jakbym teraz nie miała włosów. I wcale nie mam jakiegoś mega afro, tylko przy skórze głowy. Ale jak lekko. Widzicie, że mam jaśniejszą twarz od szyi, a to dlatego, że tutaj najszybciej zmywa się samoopalacz. Trochę zabrzmiało tak, jakbym się nie myła. Ale po prostu płyn do makijażu bardzo szybko rozpuszcza samoopalacz, te krople samoopalające. Więc to jest efekt na jeden dzień w zasadzie. Chcesz coś jeść? Tak. Jakie bułeczki kupiłaś? Kajzerki. No są spoko, jak mam właśnie rzadko. No, były świeże. Używam tej płytki mega rzadko, więc w sumie nie wiem, jak się dokładnie jej używa. Co się cieszysz? Używała cały rok, ale do filmu robi, bo ona ma teraz niestety live. Mikołaj zrobił mi na kolację pół bułki z szynką, serem żółtym, ogórkiem kanapkowym, ketchupem i sosem tatarskim.